to się już. Wysoka Rado, szanowni zaproszeni gości. Otwieram obrady 24. sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023. Informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą oglądań rejestrujących obraz i dźwięk. Klauzula dotycząca spełnienia obowiązku informacyjnego w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jest dostępna na drzwiach sali gimnastycznej. Informuję, że w związku z brakiem możliwości technicznych przeprowadzają na dzisiejszej sesji głosowań przy pomocy urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych zgodnie z postanowieniami statutu gminy przeprowadzane zostaną głosowania imienne. Na początku chciałbym przywitać wszystkich zebranych radnych oraz przybyłych gości. W sesji udział biorą pan wójt gminy pani Renaud Leściński, skarbnik gminy pani Dorota Jackiewicz, kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatu urzędu gminy, sołtysi Sowy. Na sekretarza obrad powołuje wiceprzewodniczącego rady gminy pana Grzegorza Szczytowskiego. Zamykam punkt pierwszy i przystępuję do realizacji punktu drugiego porządku obrad. Punkt drugi. Wysoka Rada. Proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji otrzymaliście państwo wraz z zawiadomieniem sesji. Czy są wnioski do porządku obrad? Nie słyszę. Zamykam wobec braku wniosków, zamykam punkt drugi. Otwieram punkt trzeci. Informacja o wójta gminy Krasocin i działalności urzędu. Udzielam głosu panu wójtowi. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie i Panowie Sołtysi. W obecnym okresie od ostatniej sesji praca urzędu przebiega normalnie, bez zakłóceń, oczywiście pod tym reżimem, który w tej chwili w Polsce obowiązuje, a więc jeden petent, jeden urzędnik, ale wszystkie sprawy są załatwiane. Urzędnik gminy oczywiście, kury dezynfekujące są porozstawiane, także te normy, które musimy spełnić, spełniamy. Również na polu inwestycyjnym pragnę poinformować, że żadna z inwestycji nie ma opóźnień, jeżeli chodzi o realizację. Wszystkie przetargi są na bieżąco realizowane, zarówno na poziomie oświatowym, jeżeli chodzi o dożywianie dzieci, jeżeli chodzi o transport dzieci niepełnosprawnych i naszych placówkach szkolnych, więc wszystkie zadania przebiegają bez zakłóceń. Wydawane są oczywiście również zarządzenia publikowane na stronie naszej Biuletynu Informacji Publicznej. Serdecznie dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionej informacji? Nie słyszę. Zamykam punkt trzeci. Otwieram punkt czwarty pod punkt pierwszy. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze 2020 roku. Stosownie do artykułu 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik urzędowy z 2020 roku, pozycja 713, stałe i doraźne Komisji Rady Gminy podlegają Radzie Gminy. Przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. Po przedstawieniu sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej proszę przewodniczącą Komisji panią Magdalenę Szklarz. Z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
analizowanym okresie komisja dokonała kontroli zastosowanych zwolnień z podatku od nieruchomości środków transportowych za 2019 rok, kontroli realizacji ubiorów operacyjnych, kontroli stanu przygotowań zadań inwestycyjnych do wykonania w 2020 roku, kontroli realizacji zadań z zakresu innego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, oceny realizacji bieżących inwestycji przyjętych do budżetu gminy na 2020 rok, analizy informacji na temat kwot wydatków z budżetu gminy na nagrody, premie oraz dodatki specjalne przyznane przez wójta gminy w 2019 roku. Ponadto zgodnie z harmonogramem pracy komisja analizowała sprawy bieżące, jak również opracowała sprawozdanie ze swojej pracy za ubiegły rok 2019 roku. Dziękuję. Dziękuję Pani Przewodniczący. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie słyszę. Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej za pierwszy półrocze 2020 roku. Proszę sekretarza obrad o wyczytanie kolejnego porządku alfabetycznym nazwisk radnych, a Panie i Panów Radnych proszę o oddanie swoich wniosków poprzez wypowiedzenie jednej z trzech formuł: za, przeciw, wstrzymuję się oraz podniesienie ręki. Przystępujemy do głosowania. Pan poseł za. Nie słyszę. Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za pierwszy półrocze 2020 roku. Proszę sekretarza obrad o wyczytanie kolejnych porządku alfabetycznych nazwisk radnych, a Panie i Panów Radnych proszę o oddanie swoich głosów poprzez wypowiedzenie jednej z trzech form: za, przeciw, wstrzymuję się oraz podniesienie ręki. Przystępujemy do głosowania. Za. Za. Niech Pan Krzysztof.
Za. Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Stwierdzam, że uchwała nr 24 łamane przez 211 przez 20 została podjęta jednogłośnie, to jest 13 głosami za. Otwieram punkt 4, podpunkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Planowania i Budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. O przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Planowania i Budżetu proszę przewodniczącego Komisji pana Marka Wójcika. Informacyjną zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury.
udziałkami, członkowie komisji, wójty gminy, skarbnik gminy, kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych. W analizowanym okresie komisja wypracowała 15 pozytywnych opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kasocin, biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną gminy Kasocin. Wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Kasocin. Programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2020 roku. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za oddalenie i trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność gminy Kasocin położonych w obrębie ewidencyjnym Kasocin. Przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznych programów współpracy gminy Kasocin z organizacjami pozarządowymi. Pozostawienie bez rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektrooskażeniem. Rozpatrzenie petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Wyrażenie zgody na zmianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Kasocin położonej w miejscowości Cieśle. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tymi odpadami. Terminu częstotliwości typu uiszczania opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kasocin. Zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Kasocin w miejscowości Cieśle. Wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Cieśle. Upoważnienie wójta gminy Kasocin do nabycia nieruchomości. W okresie sprawozdawczym komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie podwyższenia wynagrodzenia z tytułu umowy na stanowisku konserwatora sprzętu ochotniczego Straży Pożarnej oraz wniosku z dnia 21 grudnia 2019 roku w sprawie przedłużenia w kierunku miejscowości planowanego w ogóle do sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z harmonogramem pracy komisja analizowała sprawy bieżące, jak również opracowała sprawozdanie ze swojej pracy za pierwsze półrocze 2019 roku. Ponadto na posiedzeniach wspólnych komisja zapoznała się z informacjami z zakresu właściwych dla komisji. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie słyszę. Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej za pierwsze półrocze 2020 roku. Proszę sekretarza obrad o wyczytanie kolejnych porządku alfabetycznym nazw z radnych, a panie i panu radnych proszę o oddanie swojego głosu poprzez wypowiedzenie jednej z trzech form: za, przeciw, wstrzymuję się oraz podniesienie ręki. Przystępujemy do głosowania. Za. Zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury za pierwsze półrocze 2020
komisji został zatwierdzony uchwałą nr 16/144/11 Rady Gminy Krasoci z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie planów komisji stałych Rady Gminy Krasoci na 2020 rok. Komisja składa się z 5 członków: przewodniczący Iwa Marysza, wiceprzewodniczący Grzegorz Sierkowski, członkowie Tomasz Tadar, Krystian Bałowski, Magdalena Szklarz. Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 4 posiedzenia, w tym 3 posiedzenia wspólne z Komisją Planowania i Budżetu oraz z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej, w którym udział brał. Członkowie komisji: wójt gminy, skarbnik gminy, kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, kierownicy referatu Urzędu Gminy Krasoci, nie w zależności od płci. W wyżej wymienionym okresie komisja wypracowała 11 pozytywnych opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie zamiaru likwidacji szkoły gminnej, szkoły podstawowej w Krasoci, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Krasoci na rok 2020, przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie, przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Krasoci z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustawy 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019. Planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez szkołę, przez Gminę Krasoci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku. Sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasoci. Pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektrowskażeniem. Rozpatrzenie petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, prowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej. Rozpoczęcia działań dotyczących osiedlenia się na terenie Gminy Krasoci rodziny polskiego pochodzenia w ramach procedury repatriacyjnej. W okresie sprawozdawczym komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie ufundowania stypendium sportowego dla mieszkańca Gminy Krasoci. Zawodnika sekcji uczniczej Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji Start Kielce. W analizowanym okresie komisja zapoznała się z informacjami na temat kosztów działalności oświaty za rok 2019 i wykorzystaniem środków przeznaczonych na oświatę. Działalności KOPS-u w zakresie pomocy udzielonej potrzebującym mieszkańcom gminy za 2019 rok. Działalności klubów sportowych dofinansowanych z budżetu gminy. Udzielonej uczniom pomocy materialnej. Wysokości przyznawanych przez wójta gminy nagród oraz premii dla pracowników Urzędu Gminy w Krasocinie w 2019 roku. Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok. Działalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie za 2019 rok. Projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2020-2021. Stanu przestępczości narkomanii w gminie, głównie wśród nieletnich i młodzieży szkolnej. W wyżej wymienionym okresie komisja opracowała sprawozdanie ze swojej pracy za drugie półrocze 2019 roku. Opracowała materiały do 4 wydań Biuletynu Gminy Krasoci oraz analizowała sprawy bieżące. Ponadto na posiedzeniach wspólnych komisja zapoznała się z informacjami z zakresu właściwości tej komisji. Dziękuję. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie słyszę. Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Regulaminowo-Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury za pierwszym półrocze 2020 roku. Proszę sekretarza obrad o wyczytanie kolejno w porządku alfabetycznym nazwisk Rady, a Panie i Panów Radnych proszę o oddanie swojego głosu poprzez wypowiedzenie jednej z trzech form: za, przeciw, wstrzymuję się oraz podniesienie ręki. Przystępujemy do głosowania. Za. Przewodniczący, Pana Dobrze, 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 Pana Dobrze,
Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Stwierdzam, że uchwała nr 24 łamane przez 214 łamane przez 20 została podjęta jednogłośnie, to jest 13 głosami za. Otwieram punkt 4 pod punkt 6. O omówienie projektu uchwały w sprawie wyłączenia z zespołu pracy oświatowych imieniem burmistrza Witolda Pileckiego w Krasocinie Szkół Publicznego Gimnazjum w Krasocinie, Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej w Krasocinie. Proszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie profesor Wysiu. Rada Gminy Krasocin podjęła decyzję w roku 2019, 10 września. Decyzję o zakończeniu działalności publicznego gimnazjum w Krasocinie w dniu 24.04.2020 o likwidacji Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej w Krasocinie, konkretnie w Liwidowie. W związku z powyższym zachodzi konieczność wyłączenia zespołu pracowników oświatowych im. Burmistrza Witolda Pileckiego w Krasocinie, publicznego gimnazjum w Krasocinie oraz Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej w Krasocinie. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Dziękuję. Dziękuję panu Witowi. O przedstawienie opinii do projektu uchwały proszę Komisję Regulaminową Statutową, Informacyjną, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury. Dziękuję. Komisję Planowania Budżetu. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie słyszę. Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z zespołu pracy oświatowych imieniem burmistrza Witolda Pileckiego w Krasocinie Szkół Publicznego Gimnazjum w Krasocinie, Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej w Krasocinie. Proszę sekretarza obrad o wyczytanie kolejnego porządku alfabetycznego Rady Radnych, a panie i panów radnych proszę o oddanie swojego głosu poprzez wypowiedzenie jednej z trzech form: za, przeciw, wstrzymuje się oraz podniesienie ręki. Przystępujemy do głosowania. Za. Otwieram punkt 4 pod punkt 8. Po mojej projektu w sprawie poboru po
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości nagrodzenia za inkaso, proszę pana wójta. Panie przewodniczący, zagadam panie i panowie sołtysi. Na podstawie artykułu 61 ustęp 2 ustawy z dnia 4 września 1996 roku o utrzymaniu czystości w porządku w gminach, Rada Gminy w drodze uchwały może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkasę. Termin wejścia w życie niniejszej uchwały wynika ze zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I tak jak mówię, wszyscy wiemy, mamy już uchwałę podjętą, że do tej pory była to kwota 8 zł od mieszkańca. Od 1 października będzie to kwota 15 zł, ewentualnie pomniejszona o 1 zł, jeżeli ktoś zareklamuje kompostownik. W związku z tym przedstawiamy program, projekt uchwały, w którym mamy 3% wartości opłaty jako inkasa. Do tej pory było to 5, jednak oto 8 zł 5 stanowiło 40 groszy do stopy, miesięcznie zaznaczam, a w tej chwili 3% będzie dawało 45 groszy, czyli inkasenci będą mieli delikatnie mając podwyżkę 5 groszy, czyli około 12% w skali tych 40 groszy na 45. I z tego względu proszę o pozytywne zaopiniowanie uchwały i podjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. O przedstawienie opinii do projektu uchwały proszę Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej. Dziękuję. Komisja Planowania Budżetu. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie słyszę. Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkasa. Proszę sekretarza obrad o wyczytanie kolejnego porządku alfabetycznego na Radnych Rady, a panie i panów radnych proszę o oddanie swojego głosu poprzez wypowiedzenie jednej z trzech form. Za, przeciw, wstrzymuję się oraz podniesienie ręki. Wstępuję do głosowania. Za. Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Stwierdzam, że uchwała nr 24 łamane przez 217 łamane przez 20 została podjęta jednogłośnie, to jest 13 głosami za. Otwieram punkt 4, podpunkt 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Proszę pana wójta. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie i panowie sołtysi. Aktem prawnym regulującym obecnie cele i zasady form ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Uznanie za pomnik przyrody grupy drzew ma istotne znaczenie dla kształtowania zielonego wizerunku gmin. Wyróżnienie wyżej wymienionych drzew, tych trzech drzew, poprzez uznanie ich za pomnik przyrody przyczyni się do kształtowania wśród mieszkańców wrażliwości estetycznej na piękno przyrody, a także przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców i zwiększenia dbałości o walory przyrodnicze środowiska naturalnego. Podjęcie przez Radę Gminy w zasadzie mniejszej uchwały jest przejawem dbałości o środowisko naturalne, by jego wartości zachowały dla przyszłych pokoleń. Nazwy poszczególnych drzew nawiązują do bitwy pod Chotowem, która miała miejsce w dniach 29-30 października 1944 roku. Władysław, Marian i Tomasz to imiona dowódców w kompanii pierwszego batalionu, dowodzonego przez majora Nuta, wywodzącego się ze Świętokrzyska zgrupowania oddziałów partyzanckich Armii Krajowej Polnego. Ustanowienie grupy drzew pomnikiem przyrody niesie ze sobą koszty związane z oznakowaniem tabliczkami informacyjnymi, wskazującymi na status prawny drzew, będącymi tworami przyrody żywej oraz koszty wynikające z przeprowadzonych w razie potrzeb prac pielęgnacyjnych i konserwatorskich drzew. Zgodnie z artykułem 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały Rady Gminy. Przedmiotowy projekt uchwały wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Podjęcie niniejszej uchwały zwiększy liczbę drzew o statusie pomnika przyrody, które rosną na granicach administracyjnych gminy Krasoszów. Biorąc powyższe pod uwagę, wnioskuję o ustanowienie przedmiotowych drzew pomnika przyrody. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi.
O przedstawieniu opinii ten projekt uchwały proszę Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej. Dziękuję. Komisję Planowania i Budżetu. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie słyszę. Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Proszę sekretarza obrady o wyczytanie kolejnego porządku alfabetycznego nazwisk radnych, a panie i panów radnych proszę o oddanie swojego głosu poprzez wypowiedzenie jednej z trzech form. Za, przeciw, wstrzymuje się oraz podniesienie ręki. Przystępuję do głosowania. Pan poseł Bogdan. Za. Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Stwierdzam, że uchwała nr 24 łamane przez 218 łamane przez 20 została podjęta jednogłośnie 13 głosami za. Otwieram punkt 4 pod punkt 10. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok. Proszę Skarbu Gminy panią Dorotę Jackiewicz. Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Stwierdzam, że uchwała nr 24 łamane przez 219 łamane przez 20 została podjęta jednogłośnie 13 głosami za. Zamykam punkt 4. Otwieram punkt 5. Wolne wnioski. Czy ktoś chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam punkt 5. Otwieram punkt 6. Informacje i komunikaty. Komunikat nr 1. Między wojewódzkiego cechu kominiarzy, właścicieli, zarządców, użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną Sad za płonie, czad zabija, żyje. Komunikat drugi. Akcja sterylizacja przed ikoną. Proszę sekretarza o odczytanie komunikatu. Okay.
Dziękuję panu sekretarzowi za uczynienie komunikatu. Przeczytam tu komunikat drugi. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt przed ufinansowaniu przez gminę Krasocin organizuje akcję sterylizacji psów i kotów w dniu 6 września 2020 roku w godzinach od 9 do 18 przy ulicy Macierzy Szkolnej 2, budynek starej rewizji OSP Krasocin. Zapisy pod numerem telefonu 535 815 820. Decyduje kolejne zgłoszenie. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam punkt 6, otwieram punkt 7. Zakończenie obrad 24 sesji Rady Gminy Krasocin. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad zamykam obrady 24 sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023. Dziękuję Wysokiej Radzie, panu wójtowi, pani skarbnik, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, kierownikom referatu Urzędu Gminy, sołtysom SOE za uczestniczenie w tych obradach, a wszystkim oglądającym transmisję z obrad za uwagę. Dziękuję państwu bardzo.